Wielki Czwartek w Kościele Katolickim. Dzień będący wspomnieniem ostatniej wieczerzy rozpoczyna Triduum Paschalne, najważniejszy czas całego roku liturgicznego. To właśnie w Wielki Czwartek sprawowane jest uroczyste nabożeństwo, podczas którego święci się nowe oleje do namaszczeń. Te są wykorzystywane podczas chrztu świętego, bierzmowania i namaszczania chorych. Po raz kolejny mamy okazję, mamy szansę, aby przeżyć największą tajemnicę naszej chrześcijańskiej wiary. Tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania. To dzisiaj będziemy wspominali, będziemy przeżywali to, co wydarzyło się podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię, ale także sakrament kapłaństwa. Będziemy uświadamiali sobie, że te dwa sakramenty naprawdę są ze sobą związane. Nie ma Eucharystii, nie ma mszy świętej bez wyświęconych księży, kapłanów. Poranna msza Krzyżma Świętego to również czas, kiedy księża odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie. W archikatedrze Chrystusa Króla odbyły się dziś pod przewodnictwem metropolity arcybiskupa Wiktora Skworca, a złożyło je kilkuset kapłanów z całego województwa. Jak mówi Pismo Święte, podczas ostatniej wieczerzy Jezus umył nogi swoim uczniom, apostołom. Był to gest zarezerwowany dla niewolników. Zgodnie z tradycją w czasie tej Eucharystii konsekrujemy Krzyżmo Święte, poświęcamy olej katechumenów i olej chorych, które używane przy udzielaniu sakramentów świętych są czytelnymi znakami wylania łaski Bożej oraz służą budowaniu wspólnoty Kościoła. I słyszymy umacniające nas słowa modlitwy, Kościół modlący się za swoich pasterzy. Dniem powagi, skupienia i ścisłego postu jest Wielki Piątek, kiedy odprawiana jest ostatnia droga krzyżowa. Tego dnia przy ołtarzu nie ma świeczników, obrusów, kwiatów ani krzyża. Triduum paschalne kończy się niedzielą wielkanocną.